Zgodnie z polską tradycją, od Wigilii aż do Święta Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do 2 lutego, śpiewamy kolędy i pastorałki. Czy zastanawialiśmy się, czym się różnią? Otóż pastorałki mają bardziej świecki charakter. Zawierają pełno odniesień do życia codziennego, prostoduszne wyobrażenia miejscowych obyczajów, a człowieczeństwo narodzonego w stajence betlejemskiej Bożego Syna jawi się tam w całym konkrecie. Pastorałka to bożonarodzeniowa piosenka pasterska, ludowy odpowiednik nabożnej kolędy, którą śpiewa się w kościele podczas mszy i nabożeństw. W minioną niedzielę w sali widowiskowej Koronka odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Bobowej.